Czas na święta! Ubieramy choinkę, zaczynamy od światełek. Sobie... Widziałaś na filmie, gdzie są światełka? Tak. Nie, tak ciepliśmy, czy... Nie. Ja myślałam, żebyśmy je zawinęli. Ale to nie są te. Nie? Tamtych było więcej. To nie są te światełka. No bo one były jakoś na takim... czymś, no. To czekaj. To są święta najważniejsze. To może być gdzieś tutaj. W tym dużym. Tu są obrusy, widzę. Wigilijne. Swetry. O, nawet zapomniałam, że mam takie swetry. Koszule, tu są ubrania, prześcieradło, o nie. Tutaj... O, sprawdzę, bo chciałam sobie kupić ten sam i chcę sprawdzić, jaki ty masz rozmiar. O, tutaj jest L-kę masz. Dobra, to jest swój L-kę. L-kę tylko ma? Myślisz X? Nie, rozumiem. Nie, czy się zmieszczę w tym roku? Nie ma X-elek. Widziałam jeszcze drugą L-kę. Dobra, tu nie. Nie, tu są naciaska. Nie, bo żeby się tak musieć wrócić. Sama ty tak zakleiłaś. Nie wiem, dlaczego ja to zakleiłam, jakby to na, nie wiem, na przeprowadzkę szło. Nie, co tam jest, że to jest takie... Lekkie. Dłonie. A, to są jakieś takie, wiesz, śnieg, gadżety. To też nie to. Tu są gąbki. To gdzie my to mamy? To tamto musi być. Boże, ileśmy... Jest. No. Oj, krasnale. Oj, krasnale. I to... Otwieranie jakby skarbów. No, kocham. No, pozwijaliśmy to właśnie. No właśnie, tak... bo tak... O, mam tu! Właśnie się zastanawiam, czy będę musiała kochować. Ma! Kocham się. To jest super, żeśmy tak zawinęli. No, co mam robić? Rozwieszać światełka na choinkę. Ja? To jest twoja część. Nie, rozwieszasz, nie, odpalimy. Nie damy rady. Myśmy to ostatnio tak robili, kochanie, że robiliśmy to razem. Dobrze, czyli odkładam kamerę i będziemy robić. Włączamy, żeby było widać? No tak, tak. Tak, tak. Możesz przejść tu do mnie? To jest koło mnie. Świeci. Świeci, działa, ja. No to masz. Wiesz, bo ja się zawsze stresuję, żeby tam wyjdziemy na górę, jak mi tam światełek braknie. Na pewno mi braknie, jeszcze będziemy schodzić w dół jak w zeszłym roku. Czyli mam gęściutko. Tak, nie oszczędź, zajęcie, że to jest to zbijanie. To w ogóle te światełka, że są takie duże, że nie mamy 10 rodzajów światełek, tylko jedne na choince, to jest w ogóle czad. Tak, mi się bardzo podoba to, że one są tak zwinięte, że nie ma tego problemu rozwijania tych żarówek, tak jak to zawsze jest, że one się jeszcze haczą między sobą. Ładnie. Dobrze, pochylę się, nie żal. Na pewno, znaczy starczy. Jeszcze mam tego mnóstwo. No, człowiek jak zobaczy światełka, no. O, to będzie. To ja to muszę zapamiętać na przyszły rok i będę robiła to jeszcze. Przykryję taką naklejkę, tutaj napiszę na tym papierze, nie oszczędzę. Chcieliśmy kupić jeszcze większe światełka i drugie. Bardzo fajne. Jeszcze duże. Bardzo dużo. Nie wiesz, że na górze będzie mniej. Nie! Absolutnie. Ale na górze i tak jest deszcza. Markuje żywo. Czyli do końca. A widzę. Ale się nie przejmę. Jeszcze będziemy wracać. To jest głupie, to wygląda, ale... Bardzo głupie. Mistrzostwo! To ja odpalam, to się jaram. Jak pochodnie. Co on zrobi? Nie stresuj, mistrzostwo. Myślisz, że Mikołaj chciałby usłyszeć? Chyba nie zdążymy? Chyba nie zdążymy? Nie, opadasz bezwładnie. Bezwładnie, nóżki podasz. Martusia pięknie ubrała w światełka.
Krzysiu jej tylko asystował. Patrzcie, pięknie. Najlepsze jest to, że ta cała choinka jest ubrana w jeden komplet światełek. Jeden komplet. Zawinięty na takie coś. O, tutaj tu mamy to. Ile to było? Ale te światełka są mega. No, są takie delikatne. 1500. 1500 światełek. I są takie mega delikatne. Ciepłe. Mają też tryby różne, że można je włączyć. No, tutaj. Ten jest piękny. Nie wiedziałam, że one mają tryby świecenia. Nie? Nie. A ten jest fajny, taki mieniący się. A nie, to znaczy, że blisko. Nie. Czy one robią coraz szybciej? Tak, robią. On tak ma. Dlaczego one tak? Czemu nie mogą tak, wiesz, delikatnie tak się przemieniać, jakby się choinka mieniła? Chcę ten taki mieniący się, bo on jest najfajniejszy. Oj, ten mi się podoba. O, pięknie to wygląda. Tu widzę, że tutaj na górze mam zobaczyć. No, on przyspiesza. I co zrobi? Po tym przyspieszaniu. A, i zwalnia. No, przyspiesza i zwalnia. Ale wygląda czadersko. Świetełka możemy uznać za etap zakończony na naszej choince. Tutaj mamy krasnale. Lubię te krasnale. Ja też. W tym roku trzeba kupić kolejnego. Co roku jeden krasna. Lubię te krasnale, bo uwielbiam mamy. Martę straszyć tymi krasnalami, bo one tak zajebiście stoją i można je przestawiać gdzieś i je udawać, że one chodzą. Tak, mój mąż zawsze, jak jestem gdzieś zamyślona, to on po cichaczu, bezszelestnie ustawi tak tego krasnala, że zostaje zawału. I strasznie go to cieszy, jak za każdym razem wyrzeszczę z, nie wiem, sprawy. Tak, bo zazwyczaj ustawiam go jakoś tak. Już wam pokażę. To jest taki skitrany po tak części. I Marta jak wraca, to tak się skrasnala gdzieś tam za roku. No to jest śmieszne. No wiesz, żebym ja ci dzisiaj w tym roku krasnali nie przestawiała. Dobrze. Dzisiaj ubieramy choinkę, a jutro pokażę wam, bo tutaj mamy dużo takich rzeczy, jutro pokażę wam takie ozdoby, które mamy i zrobimy sobie taki przegląd tego, co mamy w tym roku. Przy okazji będę wiedziała, co jeszcze bym chciała dokupić do całej tej wszystkiego, ale najpierw zajmiemy się choinką i to musimy dzisiaj skończyć. Jutro będzie film z tymi ozdobami, które są i będą tam. Najpierw zaczęłabym... Zaczęłabym od tych. Te bym wyszukała i te bym porozkładała. Po one tu są wszystkie, czy tu są? No właśnie, nie, trzeba, bo trzeba je porozkładać. Znalazłam jedną, drugie. Tu są, no. Tak, gdzie ściepaliśmy? Mhm, to czasami to się, jak się siebie przypomni, jaki był się głupi z zeszłego roku, to to jest niemożliwe. Ale patrzcie, jaką mam ładną bombkę jedną. Mhm. Nie przykleja się. Jest tak fajnie mieli. Piękna żona wygląda jak pani Mikołajowa. A, no troszkę. Już tutaj poubierała. Sobie zobaczycie jakieś kokardy. Tutaj mamy jakiegoś bałwanika. Coraz więcej. O, jest samochodzik z choinką na dachu. No, zaraz będą nasze. Najważniejsze. W przyszłym roku będziemy z Mikołajem już coś robić, więc... No może już będzie ubierał z nami. Najfajniejsze ozdoby, które z nami zostaną. A chcesz ozdoby z nim robić? Myślałem, że chcesz, żeby ubierał. No. Ale ty tak ładnie ubierasz, że nie wiem, czy się tego tykać. A dajesz więcej baniek, czy nie? No właśnie chciałam tylko dokupić te duże, ale tych małych nie chcę dawać. Aha, czyli taka będzie? No tak myślałam, co myślisz? No ładna jest, taka delikatna. No właśnie nie chcę tego przesadzić. Wyszła pięknie, jeszcze brakuje na górze czegoś chyba, no nie? No właśnie nie, musimy znaleźć gwiazdę, bo nie wiem, czy mamy, czy nie mamy, ale możemy z Mikołajem kupić choinkę. Gwiazdę znaczy się, bo nie wiem, nie pamiętam. Tutaj wyczyściliśmy półki i teraz będziemy układać świąteczne rzeczy. Wymianka. Proszę.
Co dajesz? Nie. To jest ręka gnicza. Julia składa choinkę. Hejka, hejka. My z samochodu, bo mamy parę rzeczy do załatwienia. Z śniegiem tak sypie, że wszystko jest w śniegu, zobaczcie. Pierwsza rzecz, którą mamy, odebrać paczkę, bo kurier wiezie ją nam już tydzień i cały czas gdzieś stoi. Okazało się, że tam jest wszystko pomylone, sprzedawca coś tam pomylił, nie wiem jakim cudem, częściowo pomylony adres i gdzieś tam, wiecie, trafia, niby przyszła dobrze, ale kod się nie zgadza. No i cuda na kiju. Także mam nadzieję, że Krzysiowi się uda to załatwić i będziemy to już mieć w domu. Bo z drugą paczką też czekamy i też są perturbacje, ja nie wiem. Ale to już nie jest kwestia, że jest teraz obłożenie i dużo paczek, tylko to jest kwestia, że po prostu, nie wiem, ona ma być na jakiejś palecie i nie wiadomo. No nieważne. Potem jedziemy do sfery, bo postanowiłam, że te dziadki do orzechów wracają do sklepu. Właściwie nie wiem, nie mogę tego nazwać dziadkiem do orzechów, bo to tylko wygląda jak dziadek do orzechów, a dziadek do orzechów powinien być, moi drodzy, drewniany. A on jest nie drewniany. Plastik. Jak jeszcze ktoś nie widział, tragedia. Wygląda to fatalnie. I to jest dziadek do orzechów z Cinseya. Pokażę wam, jak one wyglądają. Tu w ogóle ma jakiegoś gluta pod nosem. Z kleju. Iu, zmarzł nam dziadzio. No i to... Słyszycie, jak to brzmi w ogóle? No, jakość wykonania tego to jest, no, fatalna po prostu. Fatalna. Tak się zachwycały dziewczyny na Instagramie, które sobie... Słuchajcie, popaczkę muszę jeść, bo Krzyś z moim dowodem nie może tego załatwić. Po prostu kocham to. Ciekawe, jak ja po prostu doniosę tutaj akumulator. No, ale nie, dobra. Ja sobie po niego wejdę. Tylko chodzi o to, żebyś załatwiła, że nam go wydadzą. Jezus. Mikołaja tutaj, zostań z Mikołajem. Chłopie, już nikogo nie ma. Nie ma nikogo. Co mówiłam? Mówiłam do tego, że widziałam je na Instagramie i dziewczyny się strasznie zachwycały, jakie to super dziadki do orzechów. No zobaczcie, jak to wygląda. No to nie jest super, no. Nie jest super. Dobra, ale to tak chciałam przestrzec. Właściwie tyle chciałam dopowiedzieć do tej całej mojego wywodu wcześniej. Nie wiem, straciłam jakoś wątek. Słuchajcie, jesteśmy... Przecież nikogo nie ma. Czego się dżesz? Ja nie wiem, czego się dżesz. Słuchajcie, jesteśmy tacy głodni, a był jakiś wypadek i nie byliśmy w stanie podjechać na Maka. Teraz mi się wydaje, że sobie podskoczymy, żeby coś zjeść, bo nie wytrzymam, moi drodzy, nie wytrzymam. Brakuje jeszcze jednego. Za każdym razem jeszcze raz. Takie niedokończone pikanie. Ono też ma denerwować, żeby włączyć pas. No brakuje. Krzyś sobie tam stoi i biedny stoi przed drzwiami bramy. Nikt mu nie otwiera. Widać, że mu zimno i nie ma kto mu przewlec kaptura na drugą stronę. Bo nie ma żony w pobliżu. Myślicie, że zapukał? Że też go nie wpuścili. O, jest, udało się. O, dopiero teraz. Matko jedyna. A najgorsze jest to, słuchajcie, że musimy gdzieś to tutaj wpakować, a tutaj leży wózek i normalnie zajmuje, tak jak już mówiłam kilka razy, cały bagażnik. Jak go uwielbiam, bo sobie nie wyobrażam jeździć bez tego wózka, bo to nosidło nosić to mało wygodne. A tak jak jedziemy jeszcze do sklepu, no to idealnie, żeby wsadzić sobie wózek i małemu będzie wygodnie, my będziemy mieć ręce wolne i tak dalej. Ale wypadałoby mieć jeszcze normalnie przyczepkę na resztę rzeczy. Ja nie wiem, jak sobie wszyscy radzą z tymi wózkami, bo na przykład jechać teraz nad morze, na przykład, nie wiem, na wakacje jakieś, czy tam do Zakopanego, czy gdziekolwiek indziej i spakować wszystkie rzeczy nasze, to jest kropla, ale małego przygotować na każdą sytuację, wiecie.
pampersy, zmiana ubranek, no bo wiadomo, że bywa różnie i te ubranka czasami zmieniają się bardzo często. I ostatnio tak właśnie się zastanawiałam, stwierdziłam, że a nic, damy jakoś radę, ludzie wszyscy jeżdżą i dają radę. A potem pomyślałam, że w sumie nie ma gdzie tego wszystkiego zapakować i chyba potrzebujemy bagażnik na dach. Nie wiem, dajcie znać, jak wy sobie z tym radzicie. I czy macie przyczepkę, czy bagażnik na dach, czy po prostu jakiegoś, nie wiem, minivana. A jeszcze jakbyśmy chcieli psiusze spakować ze sobą, to już w ogóle. No może daj wózek tu naprzód. Albo mi w nogi. Nie wiem, czy się zmieści.